sports. It's in the... Siemano, siemano, kapsonu z tej strony. Dzisiaj otwieramy paczki za Division Rivals. Dlaczego nie grałem 2 tygodnie pod rząd Food Champions? Bo po aktualizacji 1.21 zauważyłem, że dzbany typu słabi gracze, typu 5 liga, 6, 7 nagle zaczęli się kwalifikować do Food Champions, co nie mogli i sobie wbijają 6 rangi. Do tego jeszcze jakiś food kapitan zaraz będzie. 25 tysięcy, kogo ja tu posprzedawałem? Pope i Miranda. A tu co? Sierra Anhold nie kupił, no dobra. Dzisiaj otwieramy paczki. Gameplay jest beznadziejny. Przed aktualizacją 1.21 ściszyłem grą, prawie miałem nawet walkę o elitarną dywizję i nagle wyszło 1.21, nie mogę wyjść z trzeciej dywizji, nie? Po prostu dzbany wygrywają, które były w niższych dywizjach, nie mogły awansować, teraz awansują normalnie do trzeciej ligi. Cieszą się, jak ze mną wygrywają mega składami. Robią cieszynki typu kura albo taniec. I to mnie denerwuje, nie? A mam tak, trzecia dywizja, ranga pierwsza, ulepszenie. No i bierzemy tradycyjnie. Tu 25, no. Wolę tak niż liga trzecia, ulepszenie, mamy to. Dobra. Mamy 50 tysięcy na koncie. Zobaczymy, kogo kupimy. Mój skład jest następujący. Trzala Boa. Walker, tutaj nie wiem, kogo kupić. Madueka jest dobry. Ale można kupić lepszego. Tutaj jest Gece. Tu Zahavi. Tu jest Koksu. Tu jest Sangare. Tu jest Gakpo. To co miałem, ten skład angielski był gorszy niż to, co teraz mam, nie? Tu jest Van Aanholt. Tu jest Teze. No i tutaj był ktoś z ligi Eredivisie, ale nikogo specjalnego nie ma, tu dałem sobie Chalaboa, nie? Jeszcze tutaj grał... Tutaj grał z Juventusu, co był... tu był Szczęsny, tu był Cuadrado i tak dalej, no ale... powiem tak, Szczęsny dobrze bronił. Tylko ten, no jak on się nazywał, Skriniar był... A był też ten gorszy, czy nie pamiętam. Uważam, że Walker lepszy od Cuadrado, nie? Dobra, tu dałem Chalaboa, nie? A jeszcze tu był Kimpembe złoty. Tu był Hakimi, nie? I uważam, że Kimpembe już jest za słaby, dla słabszy gracz. No to my otwieramy, nie? 3 paczki. Jest duża złota paczka premium, duża złota paczka piłkarzy premium, no i paczka rzadki zawodników. No lecimy paczka, złota paczka premium. Łatwo. Sal. Jaki gameplay, takie paczki, nie? Dobra, lecimy dalej. Odechciewa mi się. Live'ów nie ma, bo po nowej aktualizacji mi się odechciało w ogóle grać, nie? Dużo złota paczka piłkarzy premium. Oh.
Chilwell. Chilwell. Lewin, Daka. Daka to już kilku. Ile duplikatów? Jeden, dobra. No i ostatnia paczka, nie? To jest chore, żeby karty specjalne nawet za rewizję były lepsze niż to, co miałem, nie? Jest to tam Hiszpania, HPD, 8-6 Rodri. Nieźle. Nieźle. Coś jeszcze? Kimpembe. Romero. Może być, bez zero duplikatów. Czy mogę otworzyć tą paczkę? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Co tutaj mamy za wezwanie, budowanie składu? Kent, Barnes, Suat Serdar, Genki Haraguchi, Osimhen. A zróbmy sobie jeszcze raz budowę 5x75+. Minimum złoty, poziom złoty rzadki. A nie, damy sobie na razie tak. Rosnąco. No i dobra. Nie będzie HPD. Buffon. Włochy nie jadą na mundial, a Polska jedzie XDDDD. Koniate. Nie, nie ma, widzicie, nie mam kart złotych zwykłych, dlatego daję rzadkie. Widzicie? Mam już, jakieś karty dostałem, nie? Widziałem na przykład, o mam tu jeszcze. To by zrobił takie rozbudowy 2. Zobaczymy, czy coś poleci. Dobra, jeszcze jeden zrobimy to. Rosnąco. No i co mogę powiedzieć? Tak się gra w to gówno, nie? Nie podoba mi się ta gra. Nie. Zacząłem grać w Killzona. Znaczy, sorry, w Fallouta. WoT też mnie już wkurza. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, gram fabularne gry. Zacząłem grać w Fortnite'a. Tryb bez budowania. Mi się bardzo Fortnite podoba, ale bez budowania. Tak jak cieszyłem się grą FIFA, tak już mnie gra nie cieszy. No ale osoby, które się podniecają tym gameplayem, co jest teraz, to im zdziwią się, jak przestaną wygrywać i jak się zmieni gameplay za miesiąc, dwa, trzy. Bo na pewno będzie aktualizacja, nie? Na pewno będzie, nie? No i nie ma 30? 29. Czekajcie, kurde. Zrobimy tak. Liga francuska, tak? Niby. Dawaj to. No i co dalej? Dobra, jest. A mi to zgłoś. Otwieramy jeszcze dwa razy, rozbudowa 5x75+. Zobaczymy, co tutaj wyskoczy. Real Madrid, Marco Asensio. 8-3. 8-3, 8-1, 7-1. Dobrze. 2 razy 8-3 to nie jest źle. Lecimy dalej. Ostatnia paczka w tym odcinku i kończymy.
Znowu zaś Cellini, nie? Znowu Cellini, to będzie duplikat, ty. Nie, brak słów. No patrzcie to! Wyciął już na później za niebudowanie składu. No i gdzie go przepalić? No Osimhenie? Może na potrójną rozbudowę, nie? Zobaczmy, czy to się uda zrobić na tym odcinku dzisiejszym. Dałoby się, nie? Także robimy to, nie? Robimy to. To trzeba... Piłka drużyna tygodnia, mam jakiegoś? No oczywiście, że nie. To się kupi, nie? Idziemy kupić. Transfery. Poziom. Złoty ten. Dla kto? Ale te karty są drogie, ty. Daj jego na przykład, nie? Bo on ma dobry overall, nie? No i tak to jest właśnie, proszę Państwa. Do 25 mogę targować, i wyżej nie dam, nie? Dam 25 i mnie to gówno interesuje. Jeżeli on da wyżej, to ten. Jeżeli on da wyżej, to rezygnuję, nie? I szukamy dalej, nie? Liga Mistrzów była. De Bruyne ładnego gola strzelił. Dobra, mamy to. No sobie zrobiłem jeszcze potrójną rozbudowę, nie? Ja wiem, że mógłbym te karty trzymać do topców, no ale mam to w dupie. Dobra, to wyjdzie no, na później, nie? Skład mam taki, jaki widzicie. Tu będzie ma na unhold. I co? Zagram 2-3 mecze. To nie to. To. Dobra, lecimy. Tu Bonucci. Czekajcie. Złoty rzadki napastnik. Dobra. Lękarz Fradecki. To ma być zgrania 70, tak? Rodri. Witzel. Rygurion. Tak zrobimy. PO. Trippier. Pepe. Politano. LP. Rebić i śmiało Ndombele. Teraz tak, mam 8-4, ale wygrałem na 55. Liga angielska, zobaczmy. Jimenez, Rüdiger, Zaha, dawaj no. Zarobicie. Dobra. Celes. Plus jeden byczku. PS
64. SP o Liga. Tak, chociaż SP. Nie ma takiego. To dawaj Dakę. Plus 2. Mamy to. Ale nie mamy wtedy. To dawaj tak. O jest, 84, dobra. Mamy to. Zgłoś. Tak. I otwieramy. Potrójna rozbudowa 85 plus. Sklep. Pyk. Co? Dobra. Przepaliłem go, nie? Także let's go. Kurde. Benzema 8-9 dobrego koloru. Coś może jeszcze być, nie? Immobile i Rashford. Dwa overale dobre, nie? 8, 9, 8, 7, nie? Czekam na jakiegoś specjalnego grajka z serii Eredivisie, nie? No. Także dzięki za dziś, trzymajcie się i yo!